Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku widzów kochanych. Ja... Często tak mam, że właśnie za dużo mówię i się zapowietrzę i mi się kaszle. Co to jest za skrzynka? Od taty... O, dobra, dobra, już mam jakąś wiadomość od taty hejtera. Tego tutaj zdecydowanie nie było. Ale jest jakaś wiadomość, którą sobie zaraz przeczytamy, no bo w poprzednim odcinku, no ewidentnie tata hejtera mnie przeprosił. Czy dzisiaj pociągnie temat, czy dzisiaj będzie dalej mnie przepraszał, czy coś, zobaczymy. Nie wiem, pewnie widział film i dlatego odpowiedział. W każdym razie, albo widział moje tabliczki. Dobra, może tam jest jakieś umówione spotkanie, mieliśmy się dzisiaj z nim spotkać, więc git. Może zaraz sobie to, znaczy na pewno sobie to zaraz przeczytamy, ale widzowie, na samym starcie koniecznie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam codziennie odcinki również się pojawiają. No a my możemy przejść do czytania tej księgi, więc dobra, ważny plan. Wow, ważny plan. Tata hejtera ma ważny plan. Zobaczmy w takim razie, co to za ważny plan. Siema Toast, to ja, tata hejtera. Nie możemy się spotkać dzisiaj, ale muszę ci coś powiedzieć. Odkryłem, że istnieje możliwość zrobienia antidotum, okej, dla mojego synka, żeby znowu był sobą, a nie tym obrzydliwym Grimace'em. Jest tylko jeden problem, potrzebujemy do tego Grimace Shake'a. A mimo, że mam Game Moda, nie mogę z niego zabrać Grimace Shake'a. Dlatego musisz zdobyć chociaż jednego, wtedy zrobimy antidotum i uratujemy mojego syna. Skąd ja mam zdobyć... Czekajcie, czekajcie, czegoś nie rozumiem. W McDonaldzie ponoć jest safe, który został zabunkrowany całkowicie bedrogiem i ponoć tam w środku są Grimace Shake'i. I teraz, czy przypadkiem tata hejtera nie ma Game Moda i on, czy to właśnie przypadkiem nie on zamurował tam i trzyma tam te Grimace Shake'i, czy on mnie próbuje w tym momencie nabrać teraz na coś i on chce, żebym ja mu pomógł w jakimś przestępstwie dziwnym? Nie wiem. Aczkolwiek możliwe, że... dobra, może być też tak, że on od samego początku jakby troszkę baitował i że tak naprawdę nie ma tam Grimace Shake'ów. Może tak naprawdę ich tam nie ma, on tylko udaje, że je tam zamknął, żeby jakby Grimace... Żeby niby mieć kontrolę nad Grimace'em, a może tak naprawdę ich tam nie ma. Nie wiem, ja wiem tylko o jednych Grimace'ach. I teraz słuchajcie. Ja nie wiem, czy wy wiecie. Nie, dla osób, które nie wiedzą, to ja wam powiem, ponieważ Emilia mi powiedziała, że ona ma Grimace Shake'i. Teraz tak, włamiemy się do niej, zobaczymy, czy ona dalej je ma. Oczywiście nie zabierzemy jej tego, tylko pójdziemy się jej spytać, czy nam da. Ale jak nam, no jak się nie zgodzi, no to będziemy musieli ukraść, no niestety. Ale zobaczymy, czy ona tutaj przypadkiem jeszcze tego nie ma. Ja wiem, że to jest tutaj, więc zerknijmy, bo mi... O nie, tu jakaś ryba broni. Tu jakaś, ona mnie na pewno otruje. Jestem pewien, dobra, tu, to było chyba to. Nie, to było to. Dobra, rozwalmy to szybko. Nie otruj mnie rybko, nie otruj mnie rybko. Ona tutaj pilnuje tego wszystkiego, dobra, okej. Dobra, git, i teraz tak. Są, widzicie, Grimace Shake'i. Dobra, czyli Emilia dalej je ma, dalej są poukrywane, więc musimy do niej pójść i musimy się jej spytać, czy nam jednego Grimace Shake'a nie odpali. I mam nadzieję, że się zgodzi, mam nadzieję, że... Właśnie, teraz pytanie, czy ja mam jej mówić o tym, że jaki jest plan i że dostanę taką książkę, czy raczej mówić, że potrzebuję tego Grimace Shake'a do własnych celów? Ej, nie wiem. Szczerze, nie mam pojęcia, co mam zrobić. Wydaje mi się, że powinienem jej powiedzieć... Dobra, powiem jej. Myślę, że szczerością tu gram. Powiem jej i ten, dobra, tego pytanie, czekajcie, bo nawet nie sprawdziłem, czy ono to jest na chacie. Mogłabym mnie widzieć gdzieś z okna, ale pewnie jej tutaj nie ma, może być na Napoleonowie 2.0. Więc zobaczmy, halo, Milki, jesteś tutaj, w tym domu? Halo, 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 kocury są, czyli kurczę, najgorsze mamy, ale Emilii nie mamy. Dobra, nie ma jej tu, dobra, czyli nawet pewnie na Napoleonowie 2.0, dobra, więc wlećmy sobie tutaj w ten tunel. A, tylko ja oczywiście, więc nie pojedziemy stąd, bo nawet tu wagonika nie ma po stronie Emilii, więc szybko... A tam jest w ogóle dziura! Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam jest zepsuty ten. Ja, to też trzeba naprawić, dobra, trzeba na to uważać, ale polecimy sobie tym wagonikiem, bo tak będzie najszybciej. Chociaż nie, najszybciej byłoby elytrom. No dobra, już trudno. Już trudno, już nie muszę się ukrywać, ale jak już tu jestem, to pojedźmy sobie tym wagonikiem i zobaczymy, czy ten tunel w tym momencie już działa, czy dalej jest zepsuty, to się oczywiście, widzowie, okaże. O nie, no tu wszędzie wagony stoją. Dobra, o nie, chodź tu w wagoniku. O, dobra, zatrzymał się. Jest, zdobyliśmy go, dobra, uratujemy tą sytuację, uratujemy to, dobra, bierzemy sobie ziemniaka, żeby sobie zjeść. I teraz tak, czy tam jest dalej coś zepsute, zdobyliśmy to, i książkę na razie tu sobie schowam. Jak jest dziura, to nie wiem, no już, to trzeba to zamurować, ja mi się wydaje, że ja to murowałem, zamurujemy to tym wtedy, w takiej sytuacji. Tylko i tak nie przejedziemy jakby, w sumie i tak jest lipa. Dobra, no nie, no tu się zatrzymuje na zakręcie, tu jest coś zepsute, ten design jest całkowicie pokrzywiony. Dobra, jest chyba to naprawione, bo nie widzę tego. A nie, jest tam dziura, widzicie? Jest dziura. Jest dziura ewidentnie, jest dziura, o nie, i zaraz będziemy się do niej zbliżać. Dobra, czekajcie, trzeba zrobić taki myk. Nie wiem, czy mi się to uda. Uwaga, uwaga.
O, jestem mistrzem. Dobra, pa, prawie mi się udało. Ale udało nam się to zamurować tak, że nie wpadliśmy do środka, więc git. Dobra, to więc to trzeba naprawić. Nie wiem, kto zrobił tą pułapkę, nie wiem, kto zrobił tą dziurę, ale już trudno, nieważne. Dobra, za każdym razem jak tutaj jestem, muszę to sprawdzić. Czy dalej jest zielone, czy ktoś go nie ukradł? Jest zielone, więc git. To ta hejtera chce, żebym mu je oddał, no ale wiadomo, nie oddam mu tego, no bo bez przesady. Już mu pomagam teraz wyleczyć synka, nie? Już jakby ja wolę hejtera niż tego Grimisa. No ale zobaczymy, dobra, idziemy do Emilii, zobaczymy, czy ona jest w ogóle na chacie i czy da nam Grimis Shake'a. Mam nadzieję, że tak! O, jest! Jest tam u siebie, aby wejść, powiedz hi Barbie. No nie, no to trzeba zmienić tutaj. Aby wejść, trzeba iść przed siebie. Co to ma znaczyć? Nic, zmieniam zasady, Proszę do mnie jakie nie strzelać. Zasady? Co to ma znaczyć? No co? Aby wejść, trzeba czemu iść przed siebie. Nie. No tak jest, tak jest. Jak mogłeś mi to zmienić, no bo, już się skończył trend na Barbie. No już, dobra. Poza tym to nigdy nie powinno być trendem. Barbie mega nudna bajka. No. Byłaś na Barbie w kinie? Ja nie byłam. No i widzisz, no to jak ty możesz, prawda, w ogóle ten. Dobra, słuchaj, przychodzę dzisiaj do ciebie. No słucham, ale chodź, że kurde, nie będziemy na dworze gadać tutaj, proszę, bardzo ciebie, zapraszam, Dobra, no dobra, no to wsiadam tu. Śmiało, co ty tam robisz? Przeglądam, co masz tu ciekawego. Spoko, dzień jak co dzień. Dobra, przychodzę dzisiaj do ciebie, ponieważ mam nietypową prośbę, potrzebuję jednego Grimis Shake'a. Ej, ale czekaj, zanim będziemy rozmawiać o takich rzeczach. No. Co, gdzie są twoje maniery? Powiedziałeś w ogóle widzom o tym, że vlogi będą czy nie? Nie powiedziałem. No i co? Ale widzowie będą za niedługo. No będą fajne filmy na kanale Filip Szybka, na kanale Emilia Szypuła i na kanale Milki. Dokładnie. I na kanale Szybson. Pojawią się po jednym z każdych, na każdym z tych kanałów pojawi się po jednym odcinku takim vlogowym, fajnym, który nagraliśmy ostatnio będąc w Katowicach. Zapraszam też na Instagrama, bo tam nasze wspólne zdjęcie wpadło, więc wpadajcie. Tak, dobra. Tak, dobra, to jeszcze raz, Grimis Shake. Potrzebuję Grimis Shake'a. Jak tu Grimis Shake'a? Po co ci Grimis Shake? To jest ściśle tajne, łamane przez nie mogę ci powiedzieć, bo wszyscy umrzemy. Ale co? Czekaj. Co się z tej no, podejrzane? Ale co ci szkodzi? No bo nie możesz tego wypić, ja się boję. Ja nie chcę, kurde, tego wypić. Ja chcę, żeby ktoś inny to wypił. No nie mam, czyli kto? Chcę ci to dolać do twojej herbaty, żebyś zmieniła się w Grimisa, bo już mam serdecznie ciebie dosyć. Nie. Nie rób tego. Nie no, potrzebuję... Potrzebuję, nie, no, żeby dobra, wypił serio, Grimis Shake'a, no? Grimis Shake. Grimis Shake? Ale czemu? Żeby był jeszcze większym Grimisem? Nie, 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 nie właśnie, rozumiem, no w sensie gościu. Jakby, tak jakby, no... jest szansa, że da się wyleczyć hejtera z bycia Grimisem. O, proszę, no dobra. I no, tak potrzebuję razu, do tego Grimis Shake'a. Tak. No dobra, no. Ale to skąd masz taką informację? Chodź, no to chodź ty, czekaj, gdzie ty idziesz? Nie ukrywasz tu żadnych Grimis Shake'ów? Kaj leziesz. Dobra, chodź tu. Chodź tu, bo czemu, masz do posprzątania. Masz do posprzątania, bo twoje brudne syry tutaj, prawda, smerdzące, no i dobra, no i skarpety fajnie, leżą. Chodź, proszę to sprzątnąć, proszę to sprzątnąć. Ja nic nie sprzątam, chodź. Ty widziałeś, jak tu ci wyżrało kolor w jednych na dole od smrodu? To nie jest od smrodu, tylko to jest grzyb. Dobra. No to też. To co, Elytra, tak? Może być. Tego, a nie, chodź. Chodź. Tutaj, tu i zaraz mi powiesz, dlaczego ty tutaj zrobiłeś takie coś, a nie ten. Dlaczego tu jest. Dlaczego to była dziura? Dlaczego to była pułapka na moją skromną osobę? Nie, ja nie wiem, czy jaka tutaj pułapka jest, ja nie jeździłam tędy. No jest tam deski są i tam dało się wpaść. Aha. To ty zrobiłaś? Popsułam teraz. Nie. Nie wierzę ci. Ej, czekaj, bo ja popsułam, o nie. Co tu jest napisane? It's a prank, dobra, bro. Ja jadę, trzym się. Nie! Ja jadę, już pojechałem. Nie, no serio? No nie mam wagonika drugiego, niestety. Nie odchodź. Co ja mam teraz zrobić, jak ja mam ten? No możesz zawrócić i elytro polecieć, będzie chyba szybciej. No kurde, byle. Co za gościu, czekaj. Czemu nie zawracasz? Zawróć se, przecież tam ja masz do wyjścia. Na nogach. Aha, no to będziesz szła wieki. Nie będę szła wieków, bo ja teraz odpalę elytry i to i przelecę na elytrze. Nie przelecisz przez to na elytrze, bo są zakręty. No ale ja, słuchaj, jestem tak profesjonalnym elytrzarzem, że wiesz. Nie wierzę ci. Nie, no serio. Dobra, celuję z broni, jak cię tylko zobaczę. Nie. Się wstraszyłam. Nie rób tego, bo ja umrę, jak jeszcze raz strzelisz. No i dawaj, no to leć tam elytrą. Jak nie polecisz, to strzelam. Nie, no czekaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5...
4, nie rób tego. Ja 3, umrę 2, na 100%. Umrę 1, na 100%. 0. Nie! Proszę cię, przestań tak robić, Szczypson. Bo ci nie dam Grimis tego, Shake'a. No dobra. No. Wiedziałam, że tak zrobisz, ale na to jeszcze się nie trafiłeś. Nie rób. No ała. O, no, i nie zginęłaś. No tak, bo mi się teraz uleczyłam, ale teraz jak mnie uderzysz, to zginę. Ja nie mam zamiaru wracać, więc tego nie rób. Dobra. Mam 5 serduszek. No to czekam tu. Albo ja sobie wezmę tego Grimis Shake'a. Dobra, już idę. No nie, no czekaj. Wezmę sobie, bo na ciebie czekać to trzeba 3 dni, 3 noce. Stary, wiesz jak ty wyglądasz wiesznie? I vice versa. Dobra, biorę jednego Grimis Shake'a, więcej nie potrzebuję. Dobra, weź jednego. Ale popatrz, ja ci chcę pokazać, patrz. Co? No widzisz, co się tutaj dzieje? No widzę. No i to tak właśnie oglądałeś. Nie strzelaj! Ta ryba, dlaczego ona tu jest? No bo ona jest specjalna, żeby chroniła Grimis Shake'i. To ona nawet nie chroni, bo ja właśnie zabrałem i ona nic nie zrobiła. No dobra, no trudno się mówi, no. Żyje się dalej. I nie strzel w niej. Nie, zostaw. Weź tą heavy serduszkę. Czekaj, dobra, jestem ciekaw, czy ja z nią trafię. Jak ty ją zabijesz? Złowiłem dla ciebie rybę. Smacznego. Moja ryba. Zjedz. Moja ryba. Ona już nie popłynie, ona już nie popłynie. Patrz, płynie. W innym świecie. Jak mogłeś to zrobić? No nie wiem, po prostu byłem... brutalny. Nie mogłem się o tu nie, do jacuzzi, patrz. Gotuję się. Dobra, no nieważne. Ta ryba i tak tu nie pasowała, bo to basen, a nie akwarium. Ogarnij dobra, powiedz mi jeszcze raz tym Grimisem, czy ja się mogę dowiedzieć cokolwiek, jakieś informacje? Ukryłem coś, się przed tobą. Jesteś? No właśnie wiem, ja nawet ciebie nie widzę, tu jesteś. Dostanę jakieś informacje od ciebie? Dostaniesz ode mnie informacje. Musisz... czekaj pod starym dębem trzeciego dnia tego miesiąca i ja wtedy się rozumiem, to wszystkiego się mówisz. Dowiesz. Wszystkiego się dowiesz. Musisz... Musisz szczekać. Szczekać? Szczekać musisz, co? Aha, no dobra. Musisz tu w koszu wiklinowym poczekać. Tak musisz. Dobra. Musisz dojrzeć. Szczekać czy poczekać? Wystarczy jak będziesz czekać. Czekać, okej. Okay. Dobra, koniec czekaj, tego. A tak mam teraz taką rozkminę. Czekaj, wejdź tutaj do środka. No i co, i mnie zabunkrujesz na górze, nie będę mogła właśnie, się otworzyć właśnie, i tam zostanę, tak? Właśnie nie wiem, że to tak działa. Nie, bo tutaj nie ma bloku na górze. No dobra, no nieważne. No powiem ci tak, jakby... Nie wiem, co ci mogę powiedzieć, bo ja nawet nie wiem, co czego wykorzystam tego Grimis Shake'a, jakby w sensie do... czy się to uda. No bo dostałem informację, że ponoć się da, muszę to sprawdzić, więc jak się uda, to dam ci znać. Od... taty hejtera. Taty hejtera? To on tutaj jest? No tu nie, tam gdzieś, ale zostawił mi wiadomość na chacie. Ha. No, więc jakby... Ja się za nim tęskniłam. On chce uratować synka. Tęskniłaś się za niego? Okay. Może do niego iść za niego w takim razie. Nie, no nie, gdzie on jest i boję się trochę, że będzie przypał. Więc wolę tutaj zostać. No dobra, dobra, ja mam wszystko, co potrzebuję. Wypijam tego Grimis Shake'a. Żartowałem. Spokojnie. Dobra, trzym się, dzięki za Grimis Shake'a. Elu! Dobra, widzowie, mamy Grimis Shake'a i jestem zadowolony. Muszę go dobrze zabezpieczyć, tak żeby nikt go nie znalazł, więc uwaga, tu jest, myślę, bardzo dobrze. Ender Chest zawsze jest najlepszym miejscem. A ja w tym momencie kończę odcinek i widzimy się jutro. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić antidotum i uratować hejtera, żeby znowu był hejterem, a nie Grimis, tym potworem.